Cześć kochani i kochane, witam. Ja mam pierścionki. Ja są moje pierścionki. Pierścionki. Cześć kochani i kochane, witam Was serdecznie i zapraszam do nowego filmu. Dzisiaj będzie stricte pielęgnacja twarzy i to będzie po prostu mały update, czyli rzeczy, których używam ostatnio, które używałam w ostatnich miesiącach, nowości, ale też starocie, które kocham, czyli moje takie ostatnie spostrzeżenia pielęgnacyjne. Zapraszamy. Filmik oczywiście nie jest sponsorowany itd., itd. Niektóre produkty dostałam od różnych marek, ale o tym będę mówić albo zaznaczę w opisie i nie ma to wpływu po prostu na moją opinię o nich. Jedziemy od pielęgnacji, czyli oczywiście w pielęgnacji najważniejsze u mnie, czy pierwszy krok, może nie najważniejszy, ale pierwszy krok, to jest mycie twarzy. I ostatnio naprawdę hitową u mnie linią jest linia tych tanich kosmetyków Superdraga. Superdrag to jest tak jakby był polski Rossmann, albo coś takiego, jest Superdrag i Boots, po prostu takie dwa konkurujące. I Superdrag wypuścił taką linię pielęgnacyjną do pielęgnacji twarzy, gdzie są różne kosmetyki dosyć specjalistyczne, w bardzo niedrogich cenach. I tu akurat jest taki produkt kremowy do mycia twarzy, jakby krem do mycia twarzy, który przychodzi ze szmatką taką muślinową i no jest rewelacyjny, już tyle go wykończyłam. Używam go właściwie dwa razy dziennie, albo w sumie raz dziennie, bo używam go zazwyczaj wieczorem do takiego pierwszego mycia twarzy. Jest bardzo niedrogi, jest bardzo delikatny, są nietestowane na zwierzętach te kosmetyki, po prostu kremowy, taki... Taki kremik, o, takie coś do mycia twarzy, także jest super, nie podrażnia, fajna konsystencja, dobrze się używa albo właśnie ze szmatką muślinową, albo jakby ja nie używam go, ostatnio nie używam żadnych szmatek ani ręczniczków, tylko po prostu zmywam w ten sposób i potem używam czegoś drugiego do mycia twarzy, albo używam Clarisonica. Bardzo fajna rzecz w bardzo budżetowej cenie i bardzo wiele rzeczy z tych linii superdragowskich, jakby ich produkowanych są, one te rzeczy są w świetnej jakości, niektóre, nie wszystkie. I jeżeli chodzi o mycie twarzy poranne, to lubię drobinkę luksusu, czyli Fridge, już mi się tutaj kończy, to jest moje drugie, bądź trzecie opakowanie i to jest Fridge Rosemary Cleansing Milk, czyli rozmarynowe mleczko do makijażu, delikatne jak krem. On może służyć do makijażu, ale też u mnie służy do pierwszego mycia twarzy, tego porannego. Czyli to jest coś, czego bym używała bardzo często, dwa razy dziennie lub raz dziennie, zawsze rano. Właściwie codziennie rano go używam. Lubię zapach, lubię jego delikatność. Rano nie potrzebuję dużej ilości, jakby, wiecie, szorowania twarzy. Ono jest takie wręcz nawilżające, zostawia taką miłą warstwę nawilżającą, naprawdę luksusowy produkt. Także tego używam rano i czasami wieczorem do drugiego bądź trzeciego zmywania twarzy. Dzisiaj będę trzy razy wypływała twarz z tą ilością make-upu. Wiem, że to nie jest najlepsze coś, taki ciężki make-up na pokazywanie pielęgnacji, ale kręcę kilka filmów, mam tapet na twarzy, przepraszam, ale nie ukrywam, że moja cera dawno nie była w tak dobrym stanie, jak jest teraz, dawno nie byłam z niej tak zadowolona, nic mnie nie wkurza, wszystko gra, nic mi się nie łuszczy za bardzo, nic mi się nie przytłuszcza, wypryski są sporadycznie, także... Uważam, że to, czego używam teraz, to jest takie optimum na obecną chwilę, jakby niczego więcej mi nie trzeba. Także to poranne i wieczorne już się kończy. Jeżeli chodzi... I potem kolejnym krokiem u mnie jest tonik. Zawsze polecam Pixie Glow Tonic, ale ostatnio znowu znalazłam fajne zamienniki. Pierwsza rzecz to jest znowu z tej linii Superdraga. Kilka groszy i to jest tonik z kwasem glikolowym, 5-procentowy, mała pojemność, 100 ml, nietestowany na zwierzętach. Kilka groszy, dosłownie kosztuje kilka groszy, zużyłam go już po połowę, nie widzę żadnej różnicy między nim a Pixi. Okej, Pixi może ma jakieś bardzo dobroczynne działanie, ale tak naprawdę używam potem tylu kosmetyków, tyle jakichś porządnych serów do twarzy i kremów i w ogóle, że to nie robi żadnej różnicy, naprawdę świetna, świetna sprawa. I też rewelacyjny tonik z naszej polskiej firmy Bielenda. I to jest Super Power Mezotonik, aktywny tonik korygujący i on ma w sobie kwas migdałowy i laktobionowy oraz niskocząsteczkowy kwas hialuronowy. No nie ukrywam, że tutaj najbardziej interesują mnie te kwasy, bo te kwasy złuszczające, czyli głównie migdałowy, bo ja bardzo lubię kwas migdałowy. Ta sama historia co tutaj, czyli używam toniku nie po to, żeby stonizować twarz, tak jak w tradycyjnym znaczeniu słowa tonik do twarzy, tylko żeby zniszczyć, żeby pozbyć się martwych komórek, żeby trochę je
złuszczyć, no, żeby po prostu dostarczyć kwasu mojej twarzy z rana i tych toników używam i rano, i wieczorem. Chyba że wieczorem używam czegoś mocniejszego, właśnie kwasowego, wtedy nie używam toniku kwasowego wieczorem. Chciałam zobaczyć, jakie tutaj jest stężenie tego kwasu, ale tutaj nie jest napisane. O, to jest niacynamid w ogóle na drugim miejscu. Woda, niacynamid, gliceryna, kwas migdałowy, lactobionic acid, czyli laktobionowy. I tak dalej, i tak dalej. Jest też lactic acid, potem hyaluronic acid. Nie jest zły ten jest limon, czyli to jest jakby zapach, który nie ma żadnego sensu, oprócz tego, że jest zapachem, no ale dobre, powiedzmy, że to jest tonik. Ma zwężać pory, rozjaśniać przebarwienia, oczyszcza, odświeża cerę. To jest tylko tonik, więc nie spodziewajmy się cudów, ale fajny, basic, na pewno tańszy odpowiednik Pixie. Tylko Pixie ma kwas kolowy, a nie migdałowy i w ogóle. I potem zazwyczaj używam esencji, albo używam esencji koreańskich, nic tu się nie zmieniło, albo też nowej esencji, którą dostałam od firmy Rezibo. Ostatnio dostaję paczki PR-owe od Rezibo, czyli jakby to, co nowo wypuszczają, nowe produkty. Bardzo dziękuję firmie Rezibo i bardzo się cieszę, bo mam możliwość przetestowania produktów. I nie ukrywam, że Rezibo naprawdę daje radę ostatnio. Jest kilka tych produktów, które dostałam, są naprawdę świetne i używam regularnie. Między innymi ta esencja, i to jest energetyzująca esencja, odmładzająca. Używam jej co rano na zmianę z tymi właśnie koreańskimi, albo też wieczorem, kiedy mam wielostopniową pielęgnację twarzy, ale nie wyobrażam sobie już teraz życia bez używania esencji do twarzy, bo to jest, nakładam ją po toniku, przed jakimkolwiek serum. To jest tak delikatna warstwa, ale ona robi tak dużo w pielęgnacji, ja nie potrafię tego wytłumaczyć, ale bez esencji czuję, że moja twarz nie jest aż tak sama. I tutaj jest dla każdego typu skóry idealna w codziennej pielęgnacji anti-aging, jak też przy niwelowaniu oznak zmęczenia i niewyspania. Skład bardzo naturalny, cruelty free, fajny kop nawilżenia i skóra jest taka bardzo fajna, delikatna i przepięknie pachnie ta esencja. Naprawdę tak luksusowo uwielbiam ten zapach. No i potem zawsze albo przed esencją, albo po esencji, zależy, leci u mnie krem pod oczy. I ostatnio testuję Drunk Elephant, czyli ta amerykańska firma, która robi mega furorę w pielęgnacji twarzy. Dosyć. Znaczy, to są, ja chciałam powiedzieć, proste składy. Składy są, znaczy nie są proste, ale to są jakby Sunday Riley i czuję, że Sunday Riley i Drunk Elephant to są jakby takie firmy, które teraz wiodą prym, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, zwłaszcza w Stanach. I Drunk Elephant niedawno weszło do UK. Ja testuję ich krem pod oczy, bo jeżeli chodzi o krem pod oczy, to nie ukrywam, że jeżeli używam kosmetyków naturalnych albo z niższej półki kremów pod oczy, to ja nie widzę żadnej różnicy. Mogłabym równie dobrze używać mojego kremu i serum, bo to jest tylko nawilżenie dla mnie. I lubię zainwestować w drogie produkty pod oczy. To jest jeden z nich. Nie ukrywam, jest to produkt drogi. Zapłaciłam za niego ponad 60 funtów, ale potem obniżyli cenę i dostałam w ogóle refund na konto chyba 10 funtów, czyli 55 chyba funtów kosztuje ten krem pod oczy z witaminą C. Ciężko mi powiedzieć, czy są jakieś mocniejsze efekty. Oczywiście nie odwróci działania czasu. Używam go być może od 2 miesięcy. Zobaczymy, jak się sprawdzi na dłuższą metę. Świetne opakowanie, świetny też design. W ogóle jakoś tak z tym Rezibo się tutaj kolorystycznie spaja. Nie będę się bardziej wypowiadać, bo dopiero 2 miesiące użyłam. To jest krem pod oczy, tutaj trzeba długo używać, także ciężko powiedzieć. A i to jest w ogóle coś, to nie jest krem pod oczy, ale to jest coś, czego używam na wakacjach i to jest firma MUA, również to kupiłam w Superdrugu i to się nazywa Pro Base Soothe and Cool Primer Stick i to bardzo mi się kojarzy z tym takim kremem pod oczy z Tony Moly, taki w kształcie pandy, który w Polsce w Sephorze można kupić i to jest po prostu taki stick, oni mają kilka tych produktów stickowych, który jest bardzo chłodzący, być może jest wygładzający, ale przede wszystkim jest mega chłodzący i ja uwielbiam go na wakacje używać sobie właśnie w ten sposób pod oczy, czy tam gdzieś na czoło, czy tam gdzieś, nie było strasznie ciepło, ale przefajnie chłodzi właśnie okolice pod oczami. Więc jeżeli macie worki pod oczami, albo lubicie takie chłodne rzeczy, to było super i to kosztowało było jakieś 2 funty albo 3 funty. Wiem, że to były jakieś bardzo małe pieniądze i jeszcze chyba 3 były za 2, więc w ogóle śmieszna kasa, a bardzo fajny, użyteczny produkt, jeżeli macie opuchliznę, albo lubicie to po prostu takie coś chłodzącego pod oczami mieć. Potem, jeżeli mamy dzień, to używam lekkiego serum i na dzień ostatnio używam albo Sensum Mare Algolite, czyli serum, jak się nazywa? Zaawansowane serum rewitalizujące i przeciwzmarszczkowe, 18 składników aktywnych. Ono jest fajne, bo ono jest bardzo lekkie, nie wkurza mi żadnych innych rzeczy, które na nie nakładam. Widzicie, jest takie bardzo lekka formuła, niemalże taka żelowa, bardzo szybko się wchłania, ale pozostawia skórę znowu taką nawilżoną, przepięknie pachnie, chociaż to nie powinno mieć znaczenia, ale uwielbiam zapach tych ich kosmetyków.
Scena jest taka wygładzona. Naprawdę błyskawicznie się wkłania, nie pozostawia żadnego tłustego uczucia, więc jeżeli lubicie takie kosmetyki, to bardzo fajna rzecz. No i mój niezbędnie, mój święty graal, coś bez czego nie potrafię funkcjonować, czyli Liquid Form, Liquid CC, serum z witaminą C, świeża buteleczka. I tutaj znowu ten produkt jest taki bardziej kapiący, wiecie, on jest taki bardziej wodnisty, serum z witaminą C, również szybciutko się wchłania. To mam chyba wersję Rich, czyli bogatą, bo jest też wersja light, która jest bardziej lekka, no jak sama nazwa wskazuje, a ta rich pozostawia rzeczywiście odrobinę takiej nawilżenia, takiej jakby warstwy, lekko tłuste, ale to nie jest nic irytującego. Jeżeli wolicie lżejsze formuły, to oczywiście jest też wersja light, czyli lżejsze, do skóry bardziej tłustej. I ostatnio w ciągu dnia, oprócz mojego kremu z Eve Austin, uwielbiam kremy Eve Austin Sensitia, to jest mój święty graal, też testuję nowe rzeczy, testuję Nuxe Aquabella, to jest ich krem do cery mieszanej, fajna właśnie ta opakowanie z taką pompeczką. Formuła jest niesamowicie lekka i niesamowicie nawilżająca. Formuła moich kremów Eve Austinowskich jest odrobinę cięższa i taka bardziej otulająca. Natomiast to jest bardzo, bardzo leciutkie. Znowu błyskawicznie się wchłania. Świetne pod makijaż, pod jakieś kremy CC, ale bardzo, bardzo fajnie też pachnie tak morsko i rewelacyjnie nawilża. Rzeczywiście ta skóra jest mega, mega nawilżona, bo nie zapominajmy o tym, że jeżeli mamy celę tłustą albo mieszaną, również ona potrzebuje nawilżenia. Także tutaj w ogóle jest napisane, że używać rano, albo wieczorem, nawet nie wiedziałam, że to jest też wieczorny, 50 ml, produkowany we Francji i on ma matować, wygładzać i pomagać gdzieś tam, żeby był błysk. Rzeczywiście, czy on nie jest taki matowy, niech Was to nie straszy, że on jest jakiś taki matowy. Na pewno to, co ja, szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałam, że ma matowić, więc jakby nie przyglądałam się działaniu matującemu, ale uwielbiam to, że jest bardzo lekki i niesamowicie nawilżający, jak taka szklanka wody na twarz, także to jest super. I kolejny krem to jest polska firma Body Boom. To jest firma, którą znamy głównie z tych ich takich peelingów kawowych, w tych takich opakowaniach, jakby z tekturki, przepięknie, intensywnie, mocno pachnące peelingi kawowe pod prysznic. A to jest ich face cream, czyli po prostu krem Green Coffee Oil, Steam Seals from Oranges, nawet nie widziałam. I ma wygładzać, odbudowywać i chronić naturalny krem, 99% składników pochodzenia naturalnego, wyprodukowany w Krakowie. I to również jest, to jest w sumie dosyć podobna historia do tego Nuxe. Jest całkiem inny zapach, bo ten krem pachnie tak, jak wygląda, czyli pachnie truskawkowo. Bardzo fajnie truskawkowo. Formuła, czy trzeba go brać malutką ilość, bo to jest taki krem, który na długo, jakby naprawdę malutką ilością możecie całą twarz pokryć. I też jest bardzo lekka formuła. Trochę bardziej problematycznie się wchłania, bo właśnie nie można go dać za dużo na mokrą twarz, bo wam się tak, bo będzie się dłużej po prostu wchłaniał. Ale odrobinę i jest lekki, zdecydowanie bardziej taki ochronny, czuć taką warstwę ochronną. I powiedziałabym, że jest dla trochę bardziej normalnej skóry niż ten Nuxe. Ten Nuxe jest zdecydowanie lepszy, jeżeli macie mieszaną albo tłustą. Natomiast Body Boom będzie fajny dla normalnej. Przefajnie pachnie i ta skóra jest taka bardzo, bardzo gładka. Też nawilża, ale nie chłodzi. Ten daje takiej bardziej uczucie chłodu i takiej wody. A to na takiego nawilżenia i otulenia, ale jest dosyć lekki. Jest idealnym znowu kremem na dzień pod makijaż. Nie używałam go na noc, bo jest za lekki dla mnie na noc. Ale pod makijaż jest super, świetnie się wchłania, nie pozostawia takiej błyszczącej tłustej warstwy, ale pozostawia lekką warstwę taką nawilżającą. Także to są dwa kremy. Gardło mi siada. Ile człowiek potrafi mówić bez wzięcia oddechu? Nie wiem, ale to jestem ja. Jeszcze ten krem na dzień, o którym prawie zapomniałam, a który kocham i ubóstwiam, o którym już mówiłam. Znowu Rezibo Glow, czyli i krem na dzień, który... patrzę teraz, on jest dla różnych rodzajów karnacji. No i dla mnie głównym zadaniem tego kremu, on dla mnie bardziej jak działa jak baza, bo coś takiego, nie jest taki biały, głównym zadaniem jest to, że on przepięknie rozświetla skórę. Nie wiem, na ile tutaj to widać, ale daje taki przepiękny błysk, przepiękny glow. Można go używać albo tylko na policzki. Nigdy go nie używam na makijaż, pierwszy raz to robię. Można go nakładać tylko albo na policzki, jeżeli macie skórę bardzo tłustą, albo na całą twarz dla normalnej. Ja używam na... słuchaj, i tak dalej. Ja używam na całą twarz. Uwielbiam, nie zapycha, nie zatyka. Jest bardziej jak pielęgnacja niż jak makijaż, ale działa trochę jak baza pod makijaż, albo jeżeli nie mam żadnego makijażu, to wtedy ta twarz jest taka świeża, promienna, błyszcząca. Tak zawsze mówię, jeżeli jestem na kacu albo
po prostu moja skóra po prostu mówi mi nie, zostań w łóżku. To ten krem sprawia, że bardziej wyglądam jakbym żyła, potem jakiś lekki rozświetlacz, lekki nawilżający korektor i żyję po prostu. To jeden z moich ulubionych ogólnie produktów chyba w pielęgnacji i w ogóle też w makijażu. Bardzo, bardzo, bardzo go lubię. Okej, jeżeli chodzi o noc i nocne moje zmagania, używam, aha, jeżeli używam po prostu serum i kremu, to zużywam teraz to serum z Fridge, serum jeden róża. Używam go na noc, znaczy uwielbiam to serum, od razu wygładza skórę i uspokaja i w ogóle, ale używam go na noc, bo on mi nie sprawdza się z tymi moimi kremami. Chyba z tym moim kremem Balm Shelter się nie za bardzo sprawdza, bo ten Balm Shelter się na nim trochę roluje. Także używam go w nocy, ale nic to i na niego po prostu krem i przepięknie uspokaja, nawilża skórę i skóra jest taka ukojona i taka plumpy, jak to się mówi po angielsku. A jeżeli nie robię tego pełnego właśnie serum, kremu i w ogóle, to mam takie akcje działające, które coś mają dla mojej skóry robić, bo zima to jest dobry czas, żeby zacząć używać mocniejszych kwasów, retinoli, wszystkiego takiego. No i to jest, do czego używam. Najpierw oczywiście wróciłam do mojego kultowego retinolu z firmy The Ordinary. Ja mam wciąż 0,5% w skłalanie. To jest retinol, który mam cały osobny film o retinolach, ale rewelacja, kocham, uwielbiam i on jest skłalanie, czyli jednocześnie jest nawilżający. Używam tylko niego i nic na niego, po prostu retinol to jest must have, jeżeli macie powyżej 27 roku życia, po prostu odmieni wasze życie. I używam też lactic acid 10%, który jest bardzo mocny. Tutaj patrzę, co nie znam. Aha, peeling formulation, nawet nie wiedziałam, że to jest peeling formulation, czyli to jest jakby peeling i czekajcie, bo pierwszy raz czytam instrukcję obsługi. Tak, zawiera AHA, czyli alpha hydroxy acid. I no tak, nie można go używać przy wystawieniu twarzy na słońce. W każdym razie bardzo mocny kwas, złuszczenie. Nie robię tak, że używam tego, a następnej nocy tego. Używam tak, że, zrobię tak, że użyję tego, potem kop z serami, właśnie na przykład Fridge, jakieś olejki do pielęgnacji, zaraz będzie z jakieś kremy, albo jedna noc takiego nawilżenia, albo dwie noce i potem kwas. I potem znowu 2 albo 3 noce nawilżenia i potem znowu retinol. W taki sposób działam, żeby działać, dać tej skórze jak największej kopa, ale też jak największego kopa, ale też nawilżyć, też ją kochać i sprawdza się to u mnie idealnie. Tak jak mówię, dawno moja cera nie była w tak dobrym stanie, błyszcząca, świeża i w ogóle idealna. Nie wiem teraz, że mam 1 000 000 rozświetlaczy na sobie. Ale moja skóra po prostu wygląda świetnie ostatnio. W nocy, kiedy jestem bardziej leniwa, używam Nuxe. To jest taka rzecz na noc, co się nazywa Detoxifying and Youth Revealing Anti-Aging Care, czyli jakby taka. Ciężko powiedzieć, to nie jest. Ja to traktuję jak takie serum, maskę, które zostawiam na noc. Daje takie lekkie uczucie jakby. Takiego pieczenia, takiego szczypania na twarzy, coś jakbyśmy używali coś właśnie z kwasem, bo ten kwas mocno szczypie, jest bardzo mocny, tutaj trzeba uważać. I rzeczywiście skóra rano jest taka bardziej, znowu taka plumpy, nawilżona, ale taka odświeżona i błyszcząca i ma też przeciwkostarzeniowe jakieś działania. Właściwie to jest znowu napisane, bo ja znowu nie wiem, co on ma robić tak naprawdę. Aha, żeby używać go samodzielnie albo pod nasz krem. Ma wygładzać, dawać renews, czyli odnawiać jakby komórki skóry. Revive the dual complexion. A, czyli nawet się zgadza. Nie wiedziałam, że ma właśnie odnawiać jakby szarą cerę. I właśnie po niej to zauważyłam, że cera jest taka bardziej błyszcząca i taka bardziej świeża. Czyli jak się przepije, to leci to wieczorem na przykład i żyje następnego dnia. I też bardzo lubię olejowe serum, oprócz wszystkich rzeczy, których używałam. Kiedyś używam dalej, ale też pokazuję jakieś po prostu nowości. Efiore olejowe serum kojące, zrelaksowana cera wrażliwa, olej z awokado, morelowy, ryżowy, geranium, masło shea, witamina E. Bardzo fajna rzecz, bardzo nawilżająca, tuściutka. Tuściutka sprawa, idealna rzecz na zimę, właśnie na wieczór, albo też, żeby sobie rano nałożyć, że macie bardzo suchą skórę, przepiękny olejek. Och, uwielbiam w ogóle jego zapach. Fajny, słodki trochę. Odrobinę geranium, ale nie za bardzo, jest taki zielonawy. Ale nie jest też za ciężki jakiś taki. I wydaje mi się, że te rzeczy z Efiore nie są jakieś takie przesadnie drogie. I taka fajna, tuściutka warstwa zostaje. Także to jest dla cer dojrzałych, suchych, spragnionych mocnego nawilżenia, czyli w sumie ja trochę. Dobra, jeszcze końcóweczka, czyli rzeczy doraźne typu maski, czy typu leżę w wannie, mam maskę na głowie, trzeba by coś sobie jeszcze dać na twarz. Mam takie dwie maski, które ostatnio kocham. Pierwsza to jest Nuxe Mask Purifying
delikatna, oczyszczająca maseczka krem. Ona jest różana i ona jest z cery wrażliwej. Wygląda jak krem z nóg po prostu. W środku jest takie opakowanie. Zużywam jej prawie połowę. Pachnie trochę jak krem nóg, trochę różana. Jest taka bardzo gęsta, jeżeli chodzi o konsystencję. Rzeczywiście nakłada się na to, jak na twarz, jak taki gruby, gruby krem. Trochę zasycha, ale w żaden sposób nie podrażnia cery, bo ja ostatnio stronię od wszystkiego podrażniającego, za mocnego, żadnych skrabów, niczego takiego mechanicznego, tylko używam Clarisse Sonica, ale bardzo delikatnie, bo moje Foreo są u mamy. Mama używa Foreo. Bardzo fajna maska, przyjemna, kremowa. Po zmyciu cera jest taka nawilżona, ale jednocześnie jest taka oczyszczona, że rzeczywiście jest odnowiona i ma tak pełno błysku i wygląda na taką młodszą, dla mnie przynajmniej. Co ona ma? A skóra wrażliwa do mieszanej do tłustej, stosowana dwa razy w tygodniu max. Skóra wrażliwa od suchej do bardzo suchej, stosować raz w tygodniu. I ma, skóra staje się czysta, świeża, cera odzyskuje swój blask. To jest prawda, że jest właśnie taka pełna blasku ta skóra, także to jest to. Albo mam jeszcze dwie maski z Milk Makeup, to jest ta amerykańska firma, która mam nadzieję wkrótce tutaj wejdzie. Co w ogóle? Nigdy nie czytam tych instrukcji. Aha, tak, to jest taka maska, która jest dosyć ciekawa, czekajcie, bo to jest jakby jej zewnętrzne opakowanie, a w środku maska wygląda tak. I to jest maska, która ma formę znowu żelową. Ona jest taka bardzo żelowa, lejąca się, taki żelik wspaniały i ona, ją zostawiamy na około 5 minut na twarzy, ja zawsze na trochę dłużej. I potem bierzemy trochę wody i zmywamy i ona się zmienia w takie, się robi taka mleczna konsystencja i możemy normalnie ją zmyć. Przepięknie nawilża, uwielbiam jej zapach, jest bardzo przyjemna w działaniu. I co tutaj jest napisane, że oczyszcza skórę i wyciąga toksyny, ma witaminę E, olej jojoba, grapeseed, czyli z tych... pestek z winogron i ma nawilżać i w ogóle i ma też w składzie, widzę, glicerynę. No i te wszystkie, to wszystko, o czym mówią. Nie wiem, u mnie się bardzo sprawdza, rzeczywiście jest dosyć podobny efekt w sumie jak po tej masce Nux, jakby one obydwie są nawilżające, oczyszczające, czyli oczyszczają naszą skórę z jakichś właśnie z toksyn, z czegoś takiego, ale jednocześnie ta skóra jest mega, mega nawilżana. Nie jest tak jak po jakichś takich maskach ostrych, klinkowych, że zmywamy tą maskę, skóra jest czysta, tak, ale umiera i chce po prostu nawilżenia, tylko jest czysta, jest błyszcząca, jest odświeżona, ale jednocześnie jest spokojna, jest ukojona i jest nawilżona. Także chyba to są powody, dla których używam tych dwóch masek i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo je lubię. I ostatnio, żeby wyglądać jak człowiek, a nie jak zombie, używam samoopalaczy. Non stop. Sorry, ale lepsze to niż wystawiać twarz na słońce albo chodzić do solarium. Chociaż kocham wystawiać twarz na słońce. I używam tego oto samoopalacza Super Draga, który jest naprawdę super. Kosztował kilka groszy. Mam odcień medium tan. I to jest ten taki kolor, czy to jest ten taki, jeden z tych takich samoopalaczy, które mają kolor. Czyli kiedy go nakładam, to przynajmniej wiem, co sobie robię i ma dosyć przyjemny ten kolor, no cała nim jestem wysmarowana, więc to jest kolor mojego ciała ostatnio. Jest jak najbardziej w porządku, raz w tygodniu, a czy nie raz w tygodniu biorę prysznic, ale jak biorę prysznic, to raz w tygodniu mam sesję właśnie samopalaczem, czyli biorę prysznic, peelinguję się taką rękawicą, która mocno gdzieś tam ściera, bo nie używam teraz peelingów do ciała, bo jakby tak chyba bardziej ekologicznie używać takich rękawic ścierających, więc używam tej rękawicy. Golenie ciała, bez szczegółów, potem delikatnie coś nawilżającego, no i potem ten samoopalacz, robię to raz w tygodniu mniej więcej i odcień mojej skóry jest zdrowy, ale nie jest przesadny po prostu, także to jest chyba tyle i to na tyle, jeżeli chodzi o update mojej pielęgnacji. Jeżeli macie jakieś konkretne pytania, czekajcie, czy jestem ostra, jeżeli macie jakieś konkretne pytania dotyczące pielęgnacji twarzy, to oczywiście dajcie znać. Jeżeli chodzi o produkty, które używałam wcześniej, to nie ma tak, że coś mi się nie sprawdza i tego przestałam używać, tylko znaczy albo mi się coś skończyło, albo testuję nowe rzeczy. No i tak to u mnie wygląda. Dajcie znać, jakie są Wasze hity w pielęgnacji, czy mi coś polecacie jakoś niesamowicie w ogóle ten. Jestem pełna podziwu, bo mam na oczach glitter, czyli ten brokat z palety Chudy. I cały czas czekam, aż mi wejdzie i wpadnie i wejdzie mi pod soczewkę w oku i zacznę krwawić z oka. Ale się to nie stało, także jest dzisiaj jakiś sukces. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa, pa!